Siemano, kudło, witam w kolejnym odcinku z Doom Eternal. Lecimy sobie dalej. Zmieniłem sobie skórkę, jak widzicie. Bo to mam normalnie rękawice, tutaj nie mam. Zmieniłem sobie ubranie, czy tam skórkę, jak zwał, tak zwał, dla Slayera. Tak to mi się najbardziej podobało, tą wybrałem. Jeśli wyciągniesz ostrze tygla, tytan ponownie powstanie. Czyli co, czy że będą się z tym kutasem bić? Chyba was pojebało coś. Zresztą mam baterię strażniczą. Potem kolejny wpis do dziennika. Część 11. No to tak jak zawsze, kto chce, sobie zacząłem filmik, sobie poczytam. A my lecimy dalej. Tak więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jakie skutki odblokowałem, to gdzieś tutaj mam, nie wiem, może się w tle pokażę. Pokażę zdjęcia, być może, jeśli nie zapomnę o nich. Bo odblokowałem w sumie trzy chyba skórki. No i w sumie tyle. I teraz musimy dojść jakoś do tego tygla. Czy ja tutaj doskoczę? I don't think so. Czekajcie, czy tam jest jeszcze? Proszę państwa, punkt piotrowski, halo. Dziękuję za punkt piotrowski. Coś tu jeszcze jest? Tutaj jest coś, tak jest, bo widać. Aha, ten z tym toporem. Dobra, i teraz jak mam się tutaj wbić na imprezę? Ktoś mi to podpowie? O, w sumie tak. O kurwa, to jest ten tygiel. O skurwesyn. O kurwa mać. Okej. Okej. W twojej krypcie powinno być wszystko. Dobra, tygiel mamy odebrane, czyli co to teraz? Musimy dojść tutaj, tylko że tutaj mamy jeszcze napierdoszanie się, tak? O kurwa mać. Dobra, czekajcie. Bo akurat mam to gówno. Kurwa, który to spell? Dobra, chyba udało mi się spierdolić w sam raz. O nie, tylko nie ty. Gościu, tylko nie ty, nie. No, w sumie łatwo poszło. O kurwa, jeszcze ty. Jeszcze kurwa wy. No. Kurwa, latający kutasie. Wypierdalaj, dobra, spierdalać, spierdalać, spierdalać. Już, poszło won. Aha, to mnie zużyła cały ten. O Jezu, jeszcze ty. No zaje. Kurwa, biście. Dobra, 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 dobra. Co tutaj? No kurwa, więcej was tu matka nie miała? Spierdalać. Kurwa, jeszcze ten penis tutaj leci. Kurwa. No spierdalaj, kurwa, cfelu głupi. Niemyty. Penerze pierdolone. Czekajcie, mogę chyba użyć sobie tego gówna. Tylko muszę jakoś tak ich kurwa nacelować. Aha, no super. Poszło tak po chuju. Kurwa. Spierdalaj. Czekajcie, bo ja muszę coś kurwa wziąć. Gdzie ja mam jeszcze jakąś amunicję? Ja nie mam już prawie nigdzie, nie? No kurwa mać. No co jest kurwa? No spierdalaj, cfelu głupi. No to powodzenia, że go teraz jakoś pokona mnie. Powodzenia fest. O kurwa, ciężko, ciężko. Będzie ciężko teraz.
Boż ty psie jebany. Spierdalaj. Jeszcze nie trafiłem. No kurw. No jest to ciemko na życie, ja pierdolę. Odstęp, dziwko. No czemu to ci nic kurwa nie robi? I spierdalaj. Dwa menele jebane. O Boże. Podaję wszystkie dodatkowe życie, wyjebałem tylko i wyłącznie na tą bitwę. Zajebiście. No kurwa po chuju dodają, nie? Boże. Dajcie mi to jakieś amunicję, bo jestem w piździe, jak tego nie zdobędę, nie? Ja będę zaraz w piździe. Taki głęboki w chuj. Świat Argentgenur upadł. Podzielona. Demoniczna energia płynie na południe. A znane tobie niegdyś społeczeństwo zostało zamienione na wypaczoną domenę Makerów. To nie musiało tak się potoczyć. Ale się potoczyło i chuj z tym. Dobra, gdzie mam tutaj teraz wejść? Chciałem gdzieś tam skoczyć. Chciałem doskoczyć tam do tego... Gówna. No nie, no bite! Kurwa, macie, nie mam amunicji. Jeszcze Reksia to wpierdolili. No kurwa, ja pierdolę. Spierdalać, kurwa, cwele niemyte. Ja nie mam kurwa amunicji, wy mnie jeszcze tutaj napierdacie czterema Reksiami. No super. Kurwa, cieszę się fest, nie? Ja nie mam jeszcze chyba do tego. No, do BFG nie mam amunicji. Super. Po prostu kurwa zajebiście. Spierdalać. Kurwa. Jebane upierdolone łomy. Reksiu. Kurwa. Zamiast mi tutaj dać jakąś amunicję, to oni mnie tutaj napierdalają czterema Reksiami pod rząd. Spierdalaj swego. Ja jebie! Kurwa. No szkoda, no jak ja mam to się wydostać, to gówna. Jeszcze żebym sobie pierdolnął pod łeb. Toż. Pierdolcie się wszyscy w dupę. Ja jebie! Spokój. Spierdalaj. Spierdalaj. Dobra, teraz mi dawać to. Leżeć, psie. Leżeć. Jeszcze? Ja pierdolę. Fuck you, bitch. Gdzie mam iść? Mam dojść. Więc czy tam było jeszcze, raczej nie. Na górze coś jest, ale chyba ten będę mógł ten dojść na górę. Winda? To jeszcze nic nie mam do zrobienia? Raczej nie. Okej. Super, again. Jeszcze chyba Reksia słyszę. O Boże, ta latająca czacha w dupę zajebana, kurwa. No jest jeszcze niewidzialny Reksiu, nie? No super. Ja się cieszę fest, nie? No super, weźcie mi to jebanie tutaj teraz, nie? Ja jebie. Ludu.
Ludu pański. Czekajcie, moment, no kurw. A tu zaraz skinę fest, nie? Kurwa, twoja w tej nazad. Jezus Maria. Zostawić wy mnie. Zostawić mnie wy mnie tutaj, te. Kurwa, Reksiu. Jakie cię kurwa nienawidzę teraz. No tego gówna też nienawidzę. Nie wiem, te reksie są jakoś kurde mniej odporne. Ty kurwa, uda się. No i nic nie mam, nie? Jestem po to typie wyżej za amunicję całkowicie. Jestem prawie cały wypaduty z amunicji, nie? Jeszcze ktoś tu żyje, bo mi się muzyka nie uciszyła. O Boże. Gdzie tu jeszcze ktoś żyje? Nie widzę, żeby ktoś tu jeszcze żył. Nie wiem, czemu mi się ta muzyka nie chciała wyłączyć. Dobra. Działam coś do tego, do podniesienia. A to jest jeszcze ten. A to jest jeszcze jakiś wpis do kodeksu. Patrzyłem, czy gdzieś jest jakiś wpis, czy nie ma. Gdzie jest ten wpis? Budowa ma gdzieś z drugiej strony, no ja jebie. O Boże Święty, ludu panneski. Tutaj muszę spaść. I tutaj jest wpis. Że znowu takie długie? Dobra, tutaj mamy, to bierzemy. Ja to jeszcze mogę sobie wziąć pancerz. Amunicję bym sobie wziął najchętniej. Ja dostałem też amunicję w prezencie? Tak, dostałem amunicję w prezencie, o Jezu, dziękuję. O Boże. Jakbym tego nie dostał, to bym był wyjebany z amunicji kompletnie, nie? Dobra, ja muszę tam doskoczyć. Chyba jo. No to fajnie. To fajnie. Dobra, tam raczej nie chcę spadać na dół. Też nie, bo tam jest ten. Tam jest dodatkowe żyćko jedno. Dobra. Dodatkowe żyćko jest zebrane. Więc jest dobrze. Chyba co ja tutaj mogę zebrać? O, teraz amunicja. Jeszcze nie potrzebowałem amunicji, to jakoś nikt mi nie chciał dać. Co? No i co teraz? Jak ja mam przejść dalej? Halo? Ja czegoś nie zabijam. Ja tam. A nie, czekajcie, dobra. Ja muszę to chyba strzelić. No właśnie, musiałem to strzelić. Zapomniałem, że tutaj też jeszcze trzeba strzelać w niektóre rzeczy. Dobra, tutaj mi się coś otworzy, chyba. Coś jest. What's this? Co to mi się tu otworzyło się?
dobra, o Jezu, znowu jestem tym. Tymi posągami jebanymi. Jebeś. Dobra, trzeba było to tak zrobić. No i dobra, gdzie jesteśmy? W dupie, chyba. Kolejny wpis do kodeksu. 13. No to przynajmniej nie było aż takie mega długie. Wiesz, co z badania? To wyglądało, jakby coś miało być. Ale raczej nic to nie ma, chyba że muszę to jakoś aktywować. Też jest taka możliwość. Dobra, co ja muszę tu zrobić, halo? Moneta? Okej. Coś mi to dało? Nie wiem, czy mi się ten miecz aktywuje teraz, czy... O? Oh shit. Oh shit. Dobra, coś tu się zaczyna robić. Grubszego. Zanim jeszcze to... Musiał sobie tutaj wszystko pouzupełnić, bo nie wiem, co się teraz stanie. A stanie się na pewno coś wielkiego. Raczej coś fabularnego się tutaj chyba stanie, więc... Ja wolę się tutaj, wiecie... upewnić, że nie mam nic... do zabrania, to muszę coś wypierdolić. Tylko nie wiem, czy mogę w to strzelić tylko, czy... Nie, ja będę musiał tam to jebnąć, okej. Dobra. Coś jest na górze, tylko nie wiem, jak się tam do tego dostać. Ale chyba zaraz się dowiem. A, bo ja to muszę... Aha, dobra. Jak to jest na rzut, to ja to muszę jakoś strącić na dół. Tylko teraz, kurwa, pytanie, jak się tam dostać? Czekajcie, tutaj mamy jakieś płyty. One są nieaktywne, ale dzięki nim dałoby się chyba skakać. Tutaj raczej nic nie ma. A tutaj coś jest, halo. A, i to aktywowało mi te jumpy, okej. Okej, got him. No i udało się. Dobra, czy ja muszę teraz tam na dół spaść, tak? Jo. Odzyskaj swój tygiel. No to tygiel ja już w sumie możemy odzyskać, tylko teraz muszę coś jeszcze do niego mieć. Chyba. Aha, szlamę będę mieć. Zarażoną wodę tutaj będę miał. Znaczy zarażoną. O Jezu, jakby to... Pomyliłem słowa. Napodomieniowaną czy jakoś tak, o. Może tak to wyjmę. Dobra, i co ja mam znowu tam skoczyć na dół? O kurwa. Do wody na bombę! Dobra, idzie mam teraz tutaj coś. No i dobra. Kurwa mać.
Kurwa, jeszcze ty? O Boże, jeszcze Reksiu, super. Kurwa, spierdalać. Dobra, to jakoś nie było specjalnie ciężkie. Tutaj rakietnica jest dobra też na Reksio. Tego co widzę. Good to know. Oho. Tam chyba mam dojść. Mam okolną stronę do kodeksu. Teraz ja mam tutaj zrobić. No i teraz poziom wody się obniżył. Zarażonej wody nie ma. Jezu, zarażonej. No wiecie o co chodzi. I teraz muszę strzelić kurwa w to. I teraz, o Jezu, spinaczka. Chyba nie jest jakoś specjalnie ciężka. Dobra, mam teraz to, mogę mu to sprzedać. Kurwa, ale dupnął. Jebnął jak kurwa. Jeszcze data. No jelówka, tak się to załatwia. O, mam full do kosiarki. To ciekawe. Zawsze mi brakowało. Znaczy zawsze, w większości przypadków mnie zawsze brakowało. Dobra, kolejny wpis do kodeksu. Przedostatni? Ostatni. No, nareszcie. Dobra. To proszę bardzo miłej lektury. A my lecimy dalej. Ups, sorry. Zawalnięcie mikrofon, nie wiem czy jeszcze to słyszałem, mam nadzieję, że nie. O, że to mistrzowski, zajebiście. Coś tu jest do podniesienia? Więcej? Aha, czy nie? Dobra, i tu będzie chyba... No to będzie raczej coś wielkiego. To jest takie miejsce, że kurwa zawsze takie miejsce, jak coś jest wielkiego. Tygiel, co z nim? Ohoho, nowa broń. Chcesz pewnie wypróbować swoją broń. No kurwa mowa, nie? Kurwa pytanie. Oh god damn it. Tegiel to broń do walki o wręcz ogromnej mocy. Ciśnij V, by go dobyć, a następnie wciśnij maszynę, aby rozpłacać demony. Zabicie każdego demona zużywa jedną działkę energii tygla. Uzupełniaj energię tygla za pomocą rozrzuconych po świecie gry dawek energii. Okej. Okay. Dobądź tygla. Bitch, please. O panie. I like it, bitch. Czekajcie, ja muszę tutaj dobyć, kurde, tygla, kolejny raz. Cyk, kurwa. Bang, bitch. O, Reksiu. Chodź tu, kochanie.
O Jezu! Morderstwa, to co kocham. Jeszcze z taką, wiecie, brutalnością, o Jezu. O mein Gott! Spierdalej. Najgorzej się trafia te oczka. Pierdalej. Pierdalej. Dobra, gdzie to jest jeszcze jakiś gnój? I tygiel. Bang. Bang, gruba spośród. Ej, no ja nie mogę cię dosięgnąć, gościu. Gdzie to jest jeszcze tygiel? Czekajcie. Ja tutaj muszę zdobyć troszeczkę mocy do tygla, halo. Proszę mnie tu nie bić. Bang. Już nie mam tej? O nie. No to wracamy do normalnej tej rozpierduchy. Tylko nam się już moc tygla skończyła. A nie, tutaj jeszcze mamy. Ała, 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 tygiel. Bang. Jezu, co tu się dzieje? Halo. Co tam się zadziało? Dobra, o kurwa, dobra, gdzie jest ten gnój? Gościu, weź ty się daj rozjebać. Dobra, dało się rozjebać, to ja to będzie już łatwiej. Kurwa. Ty cipo głupiaty. Jadówkę, nie? Bang, bang, bangarang. Aha, jeszcze jeden gnoj został. Super, dobra. Mam jeszcze tutaj amunicji trochę. Spierdalaj, gościu, chodź tu. No i bang, 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 bang. Jeszcze tam jakiś jeden tutaj został. Jeszcze któryś został? Coś tam jeszcze? Jakieś odgłosy dziwne wydaje. Ktoś się chyba zbugował, albo się głos zbugował, nie wiem. Dobra, wracamy. No i mamy misję wykonaną, zajebiście. No to w sumie mapę żeśmy skończyli. Więc mnie to cieszy. Ale tygiel mamy, kurwa.
On jest kurde tak OP, ale kurde ciężko będzie znaleźć do niego amunicję, coś tak czuję. Znaczy amunicję, energię do niego. Będzie w chuj ciężko do niego znaleźć. Więc tym tykiem trzeba będzie się obchodzić tak samo jak z BFG 9000. Stawić go na ostateczność. Urlak to ojczyzna Makerów. Jest niedostępny z zewnątrz. Ani człowiek, ani strażnik nie postawił stopy w tym wymiarze. Możesz użyć fabryki Argentu Makerów w mieście Necravol. Tak przekroczysz pustkę. Jednak nie wrócisz stamtąd samodzielnie. Ale Vega stworzy ci portal wyjściowy. I dlatego Vega musi przejść z tobą przez pustkę na Urlak. Rozumiem. Właśnie się odłączam od systemu statku. Wykonuję. Transfer na zewnętrzny dysk ukończony. Vega już nie jest podłączony do statku. Ja skonfiguruję dla ciebie portal do Necravolu. O, tylko Hayden. Czy będziesz potrzebował czegoś jeszcze, nim ruszymy w podróż na Urlak? Nie będziesz mógł wrócić, póki nie ukończysz misji. Twoja ostatnia szansa na odblokowanie przedmiotu i eksplodowanie fortecy przed kończeniem misji. Gdy postanowisz opuścić fortecę, skonfiguruj teleporter. Aha, czyli to jest już taki ostatni krok chyba kompletnie we wszystkim. Dobra, ile mamy w ogóle tych punktów? Mamy jedną baterię strażniczą. Chyba... co jest? Chyba tam nie mogę przejść. What the hell? Co? Halo. Ej, czemu mam tu zablokowane? Halo. O, tutaj mam jedynie odblokowane. Dziwne. Ale tutaj chyba też nie wejdę, co nie? No nie. Ale głupie. Jakaś nie widziałem na ściana, nie wiem czy mi się gaz zbugował, czy what the hell. Dobra, ale tutaj chyba wejdę, czy nie? No tutaj wejdę. Co jest? Aha, nie wiem o co chodzi. To mi dało? Ale okej. Dobra, gdzieś to miałem użytą już jedną baterię strażniczą, tylko to było chyba jeszcze niżej. To było chyba tutaj. Tak, tutaj użyłem jednej. To mogę użyć jeszcze jednej. To tego użyjmy. I weźmy sobie, co my sobie tutaj możemy jeszcze wziąć, pancerz. Albo amunicję. Ja bym wziął trochę więcej amunicji. Bo amunicję zawsze amunicję się kończy najszybciej. Znaczy w sumie jak do mnie nawalają, to zawsze mi się najszybciej kończy amunicja, ale... czy pancerz, ale amunicja też jest ważna jakoś. Dobra. Nie wiem co ja z tym zrobiłem. Co mi się tutaj zrobiło z tym, nie wiem. Aha, ja tutaj mogę wrócić. Nie, to nie było tutaj. Tutaj było. Nie wiem, czy mi się to zlokowało. Dziwny test. Dobra ludzie, myślę, że tutaj możemy odcinek zakończyć. Jeśli wam się spodobał, stawcie lajka, sub pod dzwonem, żeby nie pominąć kolejnego Doom Eternal. No i na koniec puszczę tutaj jeszcze kolejną jakąś aktualizację od Arc. Tak więc trzymajcie się i do następnego. Uwaga! To przekaz alarmowy ruchu oporu Ark. Z licznych relacji grup ocalałych z całego świata wynika, że w ciągu ostatniej doby demoniczni najeźdźcy zaczęli gromadzić się w rojach w pobliżu swych gniazd. Uczeni Ark przypuszczają, że może to zwiastować przybycie super drapieżnika, pożeracza światów. Personel Ark zaleca wszystkim ocalałym pozostanie w strefach bezpieczeństwa. Fight back.